Siemaneczko, jedziemy dzisiaj do Stone Town odebrać swoje prawo jazdy. Wyrabialiśmy prawo jazdy kategorii A na motor, bo tutaj 125 potrzebują prawo jazdy, więc jedziemy do Stone Town. Stone Town już odebrać nasze gotowe prawo jazdy. Badajki. Co, pomyłuszkę ci wystrugał? Mhm. Chcesz spróbować? Nie. Chcesz spróbować? Nie. Nie. Daj spróbować. Oryginalną łyżką prosto z kokosa. Łyżka kokosowa. Mięciutkie. Ale jaki w ogóle pomysł, nie? Żeby wyciosać z kokosa łyżkę. Tutaj gdzie to się tu odkroiło? Patrzcie, tutaj odkrojony został kokos z boku. Pan wziął nożem lekko cyk, cyk, cyk i już jest łyżka do jedzenia kokosów. Pomysłowo. Ale to też już będziemy wiedzieć na przyszłość, nie? Jak zrobić sobie łyżkę do kokosa. Ciachnąć go z boku, trochę go tutaj zaokrąglić. Ciach, ciach, ciach. Nie, niczego zaokrąga. Nie, on co tak troszeczkę tutaj przyciął, wiesz, kanty, żeby nie były takie ostre. Chyba, żeby ładnie były ostre. Albo żeby były ostre, nie wiem, może. No i gra. W Stone Town w sklepach znajdziecie wszystko. Patrzcie się, jaki wybór. Normalnie Ameryka. Ogólnie sklep bardzo duży i wszystko jest. Naprawdę wszystko. Patrzcie się, jaki ogromny sklep. Wow. Sklep zabawkowy. Hi. Hi. Myjka. Jakieś takie różne rzeczy. Kurde, przemieszczanie się ulicami Stone Town naprawdę nie należy do najłatwiejszych. Pieszo, ale myślę, że chyba samochodami i motorami też. Idziemy po wąskim chodniczku. Gęsiego.
bo nie ma miejsca. Na Zanzibarze pojęcie czas ma trochę inne znaczenie. Bananki. Ma trochę inne znaczenie, bo umówiliśmy się na godzinę 12 na załatwienie tego prawa jazdy, na odbiór tego pick up the driver license. No i co? No i okazuje się, że jednak nie o 12, tylko o godzinie 16, o 4. O 4 p.m. No a myśmy wyjechali tak godzinkę wcześniej, żeby być na 11, żeby nie być tak punktualnie na 12, bo nie wiedzieliśmy, czy korki, nie korki, jakie to w ogóle sprawy. Przyjechaliśmy na 11, a teraz się okazuje, że spotkanie mamy o 16, czyli 5 godzin czekania na załatwienie i odebranie prawa jazdy. O, głośno. No i taki wałek, dlatego teraz musimy, nie wiem co, pochodzić, posiedzieć w restauracji, napić się kolki, pozwiedzać, bo widzicie, są fajne miejsca do zobaczenia. Kawałek dalej jest taki duży market, takie miejsce, gdzie są setki osób na metrze kwadratowym i gdzie można kupić jakieś ciuchy, nieciuchy, jakieś inne różne rzeczy, gadżety, także trzeba iść tam zobaczyć, co tam się dzieje. No ale co? Wszystko z buta jeszcze oczywiście. Też na to się trzeba przygotować, że tak sobie nie będziemy jeździć wszędzie taksówką czy coś, bo to tylko $10, $10, $10, $20 i tak dalej. Także trzeba trochę z buta pochodzić, ale jest okej. Także bądźcie przygotowani na to, że jak się kiedyś umówicie na jakąś konkretną godzinę, to że może być tak pole-pole, spokojnie 4 godzinki później. Jak możesz, co możesz powiedzieć o chodzeniu tutaj po Stone Town? Jak to jest ci się jak chodzi? Chodzenie po saunie. Tylko w ubraniu. Piekło. Jesteśmy, mamy te mokre koszulki, ja no, też. Patrzcie się. To jest wszystko z potu. Grzeje ładnie. Emka, grzeje ładnie czy nie? Ładnie grzeje, nie? Ładnie grzeje. Co, masz kolkę? Masz kolę? Ale fajna biała kola. Taka zdrowa, nie? Zdrowa kola. Zdrowe banany. Chyba wódka. Co? Wódka chyba. Wódka? No fajne przedszkole tutaj jest, co nie? Tutaj fajne jeżdżą takie busy. O, chińskie. Chińskie busy. Czemu oni tam po chińsku mają na tych busach? Z Chiny wyrzuciły, a no w sumie może i tak. No także fajnie jest. Welcome. No, teraz.
wojska, sprzęty wszystkie. Elegancje. Haribu! Uważam się. To czy ja w tym miskę wiesz? Mhm. O!